bardzo dziękujemy za pytania kierowane drogą mailową twoje@tvp.info. Bardzo prosimy o kolejne. Tylko sprawdzona wiedza to podstawa walki z COVID-19. Kolejny gość w naszym programie. Dzisiaj razem z nami profesor Jarosław Fedorowski, lekarz, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Witam serdecznie, profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pytania napływają pod adres mailowy twoje@tvp.info. Sporo osób, które pisze w taki sposób jak pan Antoni. Miałem zawał, ten zawał jest chyba dobrze wyleczony. Pytanie, czy jestem bardziej narażony na COVID-19? Dobrze wyleczony zawał to nie jest czynnik ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ale należy oczywiście pilnować przyjmowanych leków pod kontrolą lekarza prowadzącego. Sporo pytań kardiologicznych. Pani Danuta pisze, że używa sztucznego rozrusznika. Czy ten sztuczny rozrusznik w dobie pandemii COVID-19 to jest jakaś większa szansa i skłonność na zachorowanie na chorobę? Zdecydowanie nie. Stymulator, popularnie zwany rozrusznikiem serca, to nie jest czynnik ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pytanie pana Rafała a propos migotania przedsionków. To pytanie opisane jako nagłe i zaskakujące w różnych sytuacjach życiowych. Czy powinien się martwić? Różnego rodzaju arytmie to oczywiście czynnik ryzyka zdarzeń sercowych, ale nie jest to czynnik ryzyka zakażenia i zapadnięcia na chorobę COVID-19. Pan Tadeusz również napisał na twoje@tvp.info, ale pan Tadeusz jest pewnie ambasadorem bardzo wielu Polaków, bo nadciśnienie jest niestety plagą w naszym kraju. No i wszystkie te osoby, które po drugiej stronie ekranu mają z tym problem, czy również mają powody do obaw a propos ryzyka i skłonności na COVID-19? Nie ma tutaj wzrostu prawdopodobieństwa zachorowania. Różnego rodzaju badania podają, że najczęstszą chorobą współistniejącą jest nadciśnienie, ale to jest z uwagi na to, że to jest po prostu bardzo częsta kondycja u osób i nie ma tutaj żadnych w tej chwili wskazówek ani też dodatkowych rekomendacji, szczególnie aby w jakiś sposób zmieniać leczenie, należy kontynuować. Sporo omówiliśmy w naszym programie Koronawirus Poradnik i przestrzegaliśmy przed zmianą dawek leków na własną rękę. To, rozumiem, jest bardzo wielka szkoda i choroba COVID-19, która jest wokół nas, to nie jest powód, żeby samodzielnie modyfikować kurację. Zdecydowanie tak. Ja śledzę bardzo literaturę, no i potrafi się w przeciągu jednego dnia pokazać kilka artykułów, które mają trochę nawet przeciwstawne rekomendacje, więc tutaj nie podejmujmy żadnych pochopnych decyzji. Każde zmiany leczenia, a także leki pobierane bez recepty, powinny być jednak pod kontrolą lekarza prowadzącego. Pani Krystyna ma wątpliwości, chorowała na choroby serca, była osobą otyłą, zredukowała tę masę o 25 kg, ale była przyzwyczajona do dużej aktywności na świeżym powietrzu. Teraz się martwi, że organizm źle zareaguje, że znowu pojawią się dolegliwości sercowe, no bo nie wprowadza go w tak zwany rytm 3 razy 30 razy 130, a więc 3 razy w tygodniu 130 puls przez 30 minut. Czy ona w jakiś sposób powinna jednak ćwiczyć w domu, aby utrzymać ten rytm? Zdecydowanie tak. Zalecamy tutaj ćwiczenie w domu w miarę możliwości w tych warunkach, które mamy. W obecnej sytuacji ta izolacja socjalna jest bardzo, bardzo istotna, więc w warunkach domowych to jest to, co możemy w tej chwili zrobić bezpiecznie dla siebie. Pacjenci, którzy mają tak zwane bypassy, również w uproszczeniu to są różne tego typu komentarze w naszej skrzynce mailowej. Czy ktoś, kto takie zabiegi przechodził w przeszłości, również teraz ma większą skłonność i większe obciążenie? Zdecydowanie nie. Bypassy to zabieg kardiochirurgiczny, który poprawia, mówiąc krótko, ukrwienie mięśnia sercowego i nie jest to żaden czynnik ryzyka zapadnięcia na chorobę COVID-19. Czy problemy kardiologiczne można w łatwy sposób diagnozować za sprawą telekonferencji, telemedycyny z lekarzem prowadzącym? Nie wszystkie, ale większość tak. Podstawą jest dobry wywiad. Rola badania fizykalnego, takiego bezpośredniego przez lekarza, jest nie do pominięcia w niektórych sytuacjach, ale w tej chwili wykonywanie takiego badania to byłoby zbyt duże ryzyko, więc w większości to jest rozmowa telemedyczna z lekarzem, ewentualnie wykonanie dodatkowych badań, ale tylko wtedy, kiedy one są wskazane. Pani Ania pisze w taki sposób: jeżeli skoczy ciśnienie, to zawsze wzywam pogotowie, bo to najprostsza metoda i zawsze lekarze tak mówią, że nie ma żartów. Czy dzisiaj w dobie tego, że tych zarazków i zakażeń jest co niemiara wokół nas, to jest dobry krok, czy jednak powinniśmy przeczekać takie nagłe skoki ciśnienia i próbować na własną rękę jakoś sobie poradzić? No to nie jest dobry krok z uwagi na jednak fakt pandemii i zaangażowania
służb medycznych w walkę z wirusem. Sam skok ciśnienia często może być opanowywany lekami długo działającymi. My mamy taką tendencję do szybkiego obniżania ciśnienia i tutaj należałoby jednak bardzo uważnie do tego podejść. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji ta telemedycyna działa całkiem sprawnie i konsultacja telemedyczna jest tutaj absolutnie wystarczająca. Większość osób ma aparaty do mierzenia ciśnienia w domu, można z nich skorzystać i wtedy lekarz może wydać decyzję, który lek w warunkach domowych podać, chyba że rzeczywiście te wartości są tak wysokie, że wymaga to leczenia szpitalnego, ale tutaj decyzję należy podjąć przed wezwaniem pogotowia, no chyba że ktoś jeszcze ma objawy niepokojące, to wtedy nie ma innego wyjścia. Twoje@tvp.info, tam Państwo wysyłają pytania. Kolejne pytanie to zakres tak zwanych żylaków. Operacja powinna odbyć się w przyszłym tygodniu. Nie przeszkadza to naszemu telewidzowi aż tak bardzo. Pytanie, czy powinien odłożyć, czy nie ma na co czekać? Zdecydowanie odłożyć, ponieważ ryzyko zakażenia w styczności z placówkami ochrony zdrowia innymi pacjentami jest przewyższające tą korzyść z operacji, która jest operacją planową, nie ze wskazań życiowych, więc odłożyć, czekać i zrobić ją wtedy, kiedy będą bardziej sprzyjające warunki. Panie profesorze, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Namawiam do tego, żeby zadawać kolejne pytania. Twoje@tvp.info to adres mailowy. Na wszystkie pytania odpowiadamy wraz z naszymi ekspertami. Za udział w programie bardzo im zawsze dziękujemy, a wiedzę dopasowujemy do Państwa potrzeb, więc każda dziedzina i każdy segment medycyny droga otwarta. Twoje@tvp.info. Do zobaczenia.